A z księdzem Wojciechem znamy się jeszcze ze Szczecinka, więc można powiedzieć, że przywędrowałam tu za nim. Taka nasza już dawna znajomość. Z Księgi Wyjścia taki fragment. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. I stał tłum przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdy teść Mojżesza widział te wszystkie jego zajęcia z ludem, powiedział do niego: czemu ty sam się zajmujesz sprawami ludu? Dlaczego sam zasiadasz na sąd, a cały lud musi od rana do wieczora stać? Dla takiej wiedzy jeszcze, to przypomnę, że naród wybrany, który wychodził z Egiptu, szedł do ziemi obiecanej pod przewodnictwem Mojżesza, liczył sobie około 120 tysięcy ludzi. I tylko Mojżesz zajmował się tymi wszystkimi sprawami. No teraz wyobraźcie sobie, że dzisiaj jedna pani poseł miałaby się zajmować jaką liczbą wszystkich, które to przynależą no, pod ten region? To byłoby z 200 tysięcy? Z pół miliona, nie? Więc teściu powiedział do Mojżesza, Jetro, powiedział następujące słowa. Teraz posłuchaj mojej rady. Wyszukaj sobie z całego ludu dzielnych, bojących się Boga, nieprzekupnych mężów, którzy się brzydzą niesprawiedliwym zyskiem i ustanów ich przełożonymi już to nad tysiącem, nad setką, nad dziesiątką. Czyli tworzenie takich biur poselskich jest mądrością, bo nie da rady być dostępnym dla każdego, który potrzebuje jakiejś sprawy. No nie da rady. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy pokornie proszą o Twoje błogosławieństwo. Niech przebywając w tym biurze poselskim, doznają Twojej opieki. Wychodząc z niego, niech się cieszą Twoją obecnością. Wracając do niego, przyjmują Ciebie jako gościa. Niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać. Ja zacznę od słowa, które pewnie każdemu się ciśnie na usta. Nareszcie. Czekaliśmy rok. I być może właśnie dlatego, że nie zaczęliśmy właściwie. Próbowaliśmy najpierw wszystkie techniczne sprawy doprowadzić do końca i co chwilę nam, już jakby nie wdając się w szczegóły, ale to jest druga lokalizacja biura. Z pierwszą mieliśmy tyle problemu, że nie udało się otworzyć go tak, żeby zaczęło funkcjonować. Tutaj też próbujemy już jakiś czas, a co chwilę, a to prądu nie ma, teraz ogrzewanie siadło, więc też mamy pod górkę. Więc jeszcze jesteśmy w warunkach prowizorycznych, ale mam nadzieję, że teraz już ruszymy z kopyta i wszystko się będzie układało. Ale jakby samo miejsce, sam budynek, mam nadzieję, że będzie tylko dodatkiem. Będzie takim miejscem, gdzie będziemy mogli się spotykać, rozmawiać o tym, co nas boli, ale o tym, co nas cieszy również. Przez ten rok takie właśnie relacje udało mi się nawiązać w trzech powiatach, z mieszkańcami w kontaktach bezpośrednich, w spotkaniach bezpośrednich i z samorządowcami. I to były powiaty szczecinecki, drawski i sławieński. I w tych powiatach, powiem Państwu szczerze, że te nasze relacje, choć na początku bardzo ostrożne, bo się próbowaliśmy, na ile możemy sobie pozwolić, na ile możemy sobie zaufać, bo każdy jednak politycznie bardzo podchodzi do tych spraw i pewnie tak musi być, chociaż ja wychodzę z założenia, że politykę sobie pouprawiajmy w trakcie kampanii wyborczej, będziemy się wtedy kłócić, gryźć, dogryzać i tak dalej, a teraz popracujmy. Więc takie jest moja propozycja, abyśmy spróbowali wspólnie popracować
dla całego powiatu, dla mieszkańców powiatu wałyckiego. I ja będę ze swojej strony te wszystkie nasze problemy, o których będę słyszała, będę niosła do góry, ale jednocześnie chciałabym, żeby to biuro, osoby, które tutaj będą się spotykały, miały okazję do tego, żeby otrzymywać bieżące informacje o tym, co się dzieje, począwszy od Warszawy, zstępując coraz niżej w naszym regionie, tak żeby nie tylko za pomocą mediów, albo właśnie wbrew temu, co niejednokrotnie słychać w mediach, bo tam są wybiórcze informacje, czasem nawet oceniane już przez konkretne osoby i przekazywane jako czyjeś opinie, ale tak żebyśmy tutaj mogli na bieżąco być informowani o wszystkich działaniach, które są podejmowane dla mieszkańców całej Polski, ale również i pewnie w szczególności tego powiatu. Mam nadzieję, że to, co się udało w tych trzech powiatach, gdzie też mówię, nie było łatwo, ale dzisiaj rozwiązaliśmy wiele problemów, również tych finansowych. Udało się pozyskać bardzo duże wsparcie finansowe na wiele inwestycji. Dość powiedzieć, choćby w powiecie drawskim ponad 30 milionów złotych dla trzech gmin na kwestie wodociągów i kanalizacji, tak w dużym skrócie. Dla powiatu szczecineckiego szpital, więc jakby nie wdając się już w szczegóły, ale to też pokazuje, że ta dobra współpraca procentuje również wsparciem finansowym. Mam nadzieję, bo to nie jest spotkanie pierwsze nasze, chociaż w tym biurze pewnie pierwsze. Mam nadzieję, że to nie będzie spotkanie ostatnie. Dziękuję wszystkim tym, którzy przybyli, członkom Prawa i Sprawiedliwości za to, że byli tak cierpliwi, że ten rok poganiali mnie i poganiali, a jednocześnie nie tupali nogami tak, żeby się na mnie poobrażać. Ale dziękuję przedstawicielom okolicznych samorządów. Szanowni Państwo, wiem, że nie znamy się na tyle, żebyśmy dzisiaj mogli sobie tak po prostu zaufać, ale tak jak powiedziałam, z mojej strony jest deklaracja i chęć współpracy. Liczę na to, że w drugą stronę ten telefon również będzie funkcjonował i że mając oczywiście swojego posła, i wiem, że macie posła tej ziemi, że będziecie chcieli i będziecie potrafili wykonać ten telefon do mnie, jeśli będzie taka potrzeba, że będziemy mogli się spotkać niejednokrotnie jeszcze, porozmawiać o sprawach bieżących, o problemach, o tym również, jak postrzegacie zmiany, które proponuje rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo wiem, że zwłaszcza samorządy mają wiele obaw w związku z różnymi wprowadzanymi przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zmianami. Wiem, że są też duże oczekiwania w związku z obietnicami, które przedstawiają poszczególni ministrowie, a dzisiaj chyba na bieżąco największe oczekiwania ze strony samorządowców, jeśli chodzi o panią minister oświaty, bo tak jak od początku ona deklaruje, że ta reforma nie powinna finansowo obciążać samorządów i że wszystkie plany związane z wprowadzaniem tej reformy uwzględniają również kwestie finansowe i na to są zabezpieczone środki w budżecie państwa. Wiem, że to są tylko słowa i wiem, że obawy tak czy siak pozostają i zdaję sobie sprawę z tego, chociażby dlatego, że ja też byłam przez parę lat radną miasta i u nas na sesji też pojawiali się parlamentarzyści i też składali różne obietnice i różnie potem z tym bywało. W związku z tym, że mam gdzieś z tyłu głowy to, że to ja osobiście, nie cały rząd, bo to pewnie też, ale ja osobiście będę za to, co dzisiaj mówić, rozliczana, więc mówię to z pełną odpowiedzialnością. Mając już może kilkumiesięczne, może to niewielkie doświadczenie, ale jednak uważam, że kiedy podejdzie się właśnie w ten sposób, że możemy się różnić, mamy prawo się różnić, nawet powinniśmy się różnić, mówić sobie o tym, czym się różnimy, to kiedy będziemy szukali tych punktów, które nas łączą, to uda nam się tą współpracę pociągnąć w tą stronę, która będzie najlepiej postrzegana przez mieszkańców i która będzie zawsze z korzyścią dla mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję pani poseł, że udało się otworzyć biuro w Wałczu. Muszę powiedzieć tutaj, że przewaga jest posłów ze Szczecinka w powiecie wałeckim. Mamy trzy biura. Ja mam taką nadzieję, że państwo trójkę na pewno znajdziecie porozumienie i z tą misją, którą pani tutaj przyjechała, a z wielką uwagą ją wysłuchałem i bardzo się cieszę, że ma pani taki kierunek do zrealizowania,
tutaj na terenie powiatu bałeckiego, to wspólnie razem uda wam się naprawdę wiele dla społeczności lokalnej zrobić. My jako samorządowcy, ja mówię o sobie, jestem otwarty i na pewno będę współpracował, bo zależy mi na tym bardzo, żeby społeczność lokalna powiatu bałeckiego mogła żyć godnie, ale również mogła realizować swoje marzenia. Do zrealizowania mamy bardzo dużo. Nawet bym powiedział, że jeszcze więcej niż dużo. I myślę, że ze wspólnymi pomysłami, jakie mają poszczególne kluby, samorządy, ale i również państwo jako parlamentarzyści, uda nam się wiele fajnych rzeczy zrealizować. Im więcej posłów tutaj Wałczu, tym lepiej, bo zawsze każdy coś wniesie do tego miasta i do powiatu wałeckiego. I my czekamy na propozycje, a jeżeli pani poseł pozwoli, to w już krótkim czasie, jak się tutaj urządzicie, wszystko będzie funkcjonować, to też przyjdziemy z propozycjami. Chciałbym złożyć kwiatek, żeby kamienia tu piększy. Dziękuję. Pani poseł, mój kwiatek jest ładniejszy, bo ja mam go to nie wcześniej. Ale ja też do słów pana starosty chcę nawiązać i też pani podziękować. Po pierwsze za zaproszenie, bo to zawsze miło, ponieważ jak jest kolejny poseł, no to takie miasto, randa miasta rośnie. Przywiązałam wielką wagę do tych słów, które teraz padły, które pani powiedziała. Powiedziała pani o chęci współpracy i o odłożeniu podziałów politycznych. Myślę, że to będzie w ogóle trudne, ale to nie o to zupełnie chodzi na naszym poziomie samorządów. Na naszym poziomie samorządów jest tak, jak pani powiedziała, trzeba po prostu rozwiązywać sprawy, a inne rzeczy mające walor ideologiczny czy polityczny odkłada się gdzieś tam na bok. Na pewno będziemy chcieli z pani usług, że tak określę, i rozmów skorzystać. Będziemy panią do siebie zapraszać. Mam nadzieję, że tutaj od czasu do czasu również będzie pani miała dyżur i to wtedy będą te kontakty jeszcze bliższe. Życzę pani wielu sukcesów, wielu rozwiązanych spraw, dobrej współpracy z miastem i powiatem wałeckim. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Z tego wynika, że ja również muszę zabrać głos, tak? Jest po kolei starosta. Pani burmistrz, ja również. Ja chciałem podziękować za zaproszenie, z którego skorzystałem. Już mogę powiedzieć, że ta współpraca między nami tutaj jest, bo dostaliśmy dofinansowanie z Schetynówki, to czyli Urząd Wojewódzki. Dostaliśmy, byliśmy na 12 pozycji, z czego się bardzo cieszę, bo to jest to inwestycja na ponad 2,5 miliona. Także to już na sam początek. Dziękuję. Dziękuję, chociaż myślę, że tutaj pan wicewojewoda powinien być tą osobą, która przyjmie te podziękowania, bo on pewnie tą rękę swoją przyłożył do tego. Razem, i tak, bardzo żałuję, że go dzisiaj nie ma. Miał być, wyskoczyło mu w ostatnim momencie inna rzecz. Niestety nie dotarł, ale wiem, że on też tutaj będzie jakby przede wszystkim tą osobą, do której będziecie się kierować.